Thank you.
a między innymi błogosławienia siostra Julia. Oczywiście ważne są wszystkie przeżycia, filmy, inne uroczystości, które siostry tutaj przygotowały, ale otwórzmy się na słowo. Uwielbiamy Cię, Panie, za życie i świętość błogosławionej siostry Julii Wodzińskiej i prosimy o łaskę jej kanonizacji. Niech orędownictwo błogosławionej wyprasza potrzebne dary dla wszystkich mieszkańców, pracowników, przyjaciół i dobroczyńców naszego domu oraz będzie wzorem doskonałego zawierzenia się Tobie. Ciebie prosimy. Dlatego cały ten rok w zgromadzeniu jest rokiem błogosławionej siostry Julii. Rodzińscy zamieszkali w małej drewnianej organistówce. Rok po ślubie urodził się Julian, a później Stanisława, Ludwik, Anna Maria i Janina. Dzieci rodzińskich miały szczęśliwe dzieciństwo. Mieli kochających rodziców. Rodzice dbali o rozwój intelektualny dzieci, dlatego posłali je do szkoły podstawowej prowadzonej przez siostry dominikanki. Dbałam o życie w klasztorze i zachęcałam do opowiadania. Wtedy oddalała się od szarej, ponurej, ciemnej egzystencji. Cała pochłonięta tym, co dla niej było najwyższe i najdroższe. Któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nazywamy złego. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Thank you.